Jak się zorganizujemy z naszym dyrektorem? Będziemy... To przywożemy mu do... Akurat, w telewizorancie dziwują, to jest spisek. Widzieli, że no, ja dzwoniłem do niego. Złapie, on tu wyjedzie, złapie go tam, on ma taką masę, 24 tony waży. Takimi świetlami machając za kółkami. Dobra. To jednak będziemy musieli na chwileczkę samochodami podjechać tutaj. Przemieścimy się tutaj na miejsce. Wstęp. Na 200 tysięcy metrów sześciennych. Tak. Na procesor, który zajmuje się i ścinką drzew, i okrzesywaniem, i przeżynką. Czyli ścina z pnia, okrzesuje gałęzie i przeżyna, tak jak widać tutaj na ten, na powiedzmy, drewno krótsze. I to jest maszyna ciężka. W tej chwili tu na tych terenach powiatowo-umowych 4 takie maszyny pracują. Ze względu na bezpieczeństwo, tak. Jest to przy tych długich wysięgnikach na takie powiatrołomowe powierzchnie, gdzie jest duże niebezpieczeństwo zdarzenia się wypadku, no to jest sprzęt najlepszy ze strony. To znaczy, on jest bardzo zgodny, także on sobie tu na łące nawróci i z tej strony tutaj stanie. To jest jedno z najstarszych drzew. No to stanie, dlatego ja złapię forwarderem to rozkrakie, widzisz, co oni zrobili. Podłożymy, żeby się nie przewracało. Nie ma elementy są, nie? To przekręci na bok. Spróbuj to otworzyć, żeby złapać? Nie, to się porysuje. Nie, za drzewo nie można łapać. Trzeba liną za taśmę. No tak, ale liną za taśmę, ale to nie jest. Pice, przełóż tam aż pod pas. Co? To tam w tej wodzie też złapać. Ale za może? No można, to wtedy będziesz widział. Podjedź harwesterem jeszcze bliżej tam do tego. Nie, bo zawadą, on ma w dźwięk, wysuwny. Tak, żeby zwisała głowica nad... Będzie. Niech idzie tam górę, będzie górę. Niech pan porusza jeszcze.
może tylko tak dodam, on jest taki bardzo ładny, drzewiasty, jest to egzemplarz męski. Bo mamy tutaj cis jest gatunkiem dwupiennym, to znaczy są oddzielnie występują egzemplarze żeńskie, oddzielnie męskie. Ten jest taki bardzo ładny męski egzemplarz. Tak się składa, że żeńskie nie są takie ładne. Ile on ma metrów? Ten cis ma 17 metrów wysokości i około 45 cm pierśnicy. No i około 1,40 cm obwodu. I około 200-250 Około 200-250, nawet można by pewnie i tam do 300, bo nie da się dokładnie tego ustalić. W związku z tym jest pomnikiem przyrody. To znaczy każdy cis naturalnie występujący jest pomnikiem przyrody. Tak się złożyło, że ten jest, powiedzmy, no, tymi swoimi parametrami bardzo okazały, dlatego tym bardziej no, chcemy go chronić. To, co się wydarzyło w regionie 2 tygodnie temu, przyroda pokazała, że potrafi napsocić, potrafi zniszczyć. Coraz częściej. Tu szczęśliwie ten cis nie został złamany w połowie, a właściwie został wyrwany z korzeniami z ziemi. Dzięki temu Państwo podjęliście próbę zasadzenia go ponownie. No postawienia, powiedzmy, do pionu, ponieważ rzeczywiście tak się złożyło, że no, około połowa systemu korzeniowego jest uszkodzona, jest wyrwana. Natomiast no, drugą połową on się w jakiś sposób trzyma. Jaki będzie efekt tego naszego działania, nie wiemy. Może się nigdy, nie przyjąć. Nigdy tego nie robiliśmy, nie próbowaliśmy. W związku z tym no, jest spora szansa, powiedziałbym, że on się może nie przyjąć. Dodatkowo niekorzystne dla niego jest to, że raz, że ucierpiał, tracąc część korzeni. Te korzenie, które są w ziemi, trzymają się ziemi, też są uszkodzone w jakiś sposób. Dodatkowo cis jest gatunkiem, powiedzmy, cieniolubnym. Tak się złożyło, że on tu cały czas był w osłonie drzewostanu. Tu, gdzie jesteśmy tutaj na tym pasie, też był drzewostan i był zacieniony. W tej chwili, nawet jak go postawimy, no tak się składa, że on będzie wystawiony jednak na działanie promieni słonecznych. Jak on to zniesie? Takie odsłonięcie nagłe cisów na ogół powoduje, że one dość cierpią jednak na tym. Ale no, wychodzimy z założenia, że skoro ten cis rósł przez te 250 lat, różne koleje losu zniósł. Jakby tak popatrzeć, to pewnie obie wojny i jeszcze Napoleona mógłby pamiętać teoretycznie. Dlatego uważam, że poświęcenie tego dnia na próbę postawienia i reanimacji tego cisa, to nie jest jakiś tam wysiłek z naszej strony. Taką próbę trzeba podjąć. Prośba o przedstawienie się. Jacek Korczak, inżynier nadzoru na leśnictwo Wipsowo. Dziękuję bardzo. Ciężkości, które... Nie, że kości nie mają.
Machoje. No właśnie, tak mogę nas sięgnąć.